Dobra, dzień dobry. Przygoda, Ach, przygoda. <ścoughs> Cieszę się, że się udało odpalić. Właśnie Facebook mi pokazał na streamyardzie, że coś tam się rozłączyło, także musiałam stworzyć jeszcze jeszcze jedną transmisję. Dajcie znać, czy wszystko teraz jest ok, dlatego że przełączyłam się na zupełnie nowe wydarzenie. Ja też sobie zerknę, czy, czy to wszystko już działa. No, ale widzę, że ok, że, że jestem live, tylko jesteśmy bez opisu, ale to się. Nic takiego nie dzieje. Słuchajcie, mam krótkie, minutowe, może dwuminutowe opóźnienie, ale jedziemy. Ja nazywam się Paulina Boruc Bartkiewicz, i dzisiaj po wielkanocnej przerwie wracam na Facebook Live'a z wami. Porozmawiamy sobie dzisiaj o bajkach. Dlaczego taki temat? Słuchajcie. Wybrałam taki temat, ponieważ wydaje mi się, że niedługo już na Waszych zajęciach takie różne bajki, filmy i inne aktywności będą gościć w związku z zbliżającym się wielkimi krokami zakończeniem roku szkolnego i będę chciała Wam pokazać dzisiaj jak z tych bajek korzystać, jakie wybierać, jakie różne aktywności do nich dobudowywać tak, aby faktycznie lekcja z nimi była Wyciśnięta na maksa. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to live będzie trwał między 19.30 a 20.30. Myślę, że dzisiaj będzie to około 45 minut. Postaram się, aby live był zapisany, a dla wszystkich osób chętnych na certyfikat, na ostatnim slajdzie będzie adres mailowy, gdzie można się po taki certyfikat do mnie zgłosić. Dobrze. To w takim razie myślę, że już te sprawy takie techniczne mamy za sobą. Oglądanie filmów bajek. Słuchajcie, ja na swoich zajęciach filmy i bajki oglądam. Niemniej jednak nie dzieje się to jakoś bardzo często, jeżeli chodzi o taką pełnowymiarową lekcję z bajkami, ponieważ bardzo często widzę, że są one traktowane. No, dosyć po, po, po macoszemu, jaka, jako taka zapchaj dziura, czy, czy właśnie pusta nagroda. I przez to dzisiaj chcę Wam pokazać, w jaki sposób do tych bajek powinniśmy podejść. Ja sobie wybrałam Walta Disney'a, dlatego że ma bardzo dużo topowych tytułów. Niemniej jednak, oczywiście, Wy możecie te wszystkie treści, które tutaj będę prezentować, przekładać na różnorodne inne bajki, które wy lubicie, czy lubią Wasi uczniowie. To nam daje tak naprawdę oglądanie bajek, od tego powinniśmy się, od tego powinniśmy wyjść, tutaj powinniśmy się nad tym zastanowić, Asia um. ja pisze, cześć kochana jestem, mam nadzieję, że będę, że mało mi da obejrzeć, no mam nadzieję, że tak. Ja dzisiaj też nieco, nieco chyba zdrowotnie kiepsko, słuchajcie, wczorajszy spacer mi zaszkodził, ale mam nadzieję, że jakoś, jakoś nie będzie tego mocno słychać i że dociągniemy, dociągniemy do końca i będziecie z tego spotkania zadowoleni. Dobrze, to słuchajcie, co nam dają bajki w ogóle? Na pewno dają nam przykład materiału autentycznego, który możemy wprowadzić na zajęciach. Na pewno ćwiczymy dzięki temu rozumienie ze słuchu. Osłuchujemy się tak naprawdę z naturalnym środowiskiem wykorzystania języka. Poznajemy też różnorodne słownictwo. To, to w przypadku każdego filmu, ale tutaj w przypadku bajki. Jest to takie naprawdę bardzo głębokie i osadzone w kontekście. Z całą pewnością wasi uczniowie poprawiają sobie wymowę, osłuchują się jej, poznają też takie słownictwo nieformalne i nieco slangu, co jak najbardziej wiecie, że jest przydatne, ponieważ w naszych książkach takich szkolnych, państwowych nie jest tego dosyć, nie ma tego wystarczająco dużo. Oczywiście uczymy się też myśleć po angielsku, i wydaje mi się, że widzicie to. Tak naprawdę w przypadku takich bajek kinowych, czy, czy też w trakcie, nie wiem, jakichś filmików, wideo, które puszczacie na Waszych zajęciach, także wszystko to jest ze sobą spójne i połączone. Natomiast jakie błędy popełniamy przy oglądaniu bajek? Ja Wam chcę pokazać taką moją perspektywę tego, co się dzieje, dlatego, że mi się wydaje, że jest to trochę mniej więcej tak, że z, nie wiem, zbliża się koniec roku, mamy czerwiec, a tak naprawdę nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić. Nasi uczniowie są trochę bardziej rozproszeni, trochę bardziej chcą siedzieć na dworzu, trochę bardziej są zamyśleni. I tak naprawdę szukamy rozwiązań na pobudzenie ich, tak? I gdzieś tam zapytani, co chcieliby robić, tak naprawdę bardzo często odpowiadają Wam, że chcieliby obejrzeć film. I czasami mam takie wrażenie, że oni chcą oglądać ten film tylko i wyłącznie dla tego popcornu albo żeby po prostu przez tą całą godzinę jakoś tam przesiedzieć. Natomiast oni. No Nie traktują tego uważamy jako coś, co by bardzo mocno obudowywało ich język. Wydaje mi się, że my bardzo często traktujemy jak oglądanie filmu jako taką zapchaj dziurę, czy, czy właśnie pustą nagrodę na zakończenie roku szkolnego. Bardzo często nie osadzamy tego też w żaden sposób w kontekście. Przez to ta lekcja jest taką po prostu lekcją, która, wiecie, była, przeminęła i sobie poszła. Ja też bardzo często, kiedy pytam ich, co robili na przykład na zajęciach, i kiedy mówią, że mieli zastępstwo i oglądali film, to ja nie widzę, żeby oni pałali jakimś ogromnym entuzjazmem. Dlatego też, kiedy na moich zajęciach chcą oglądać filmy, co tak naprawdę dzieje się już bardzo rzadko, bo, bo gdzieś tam nie oglądamy tych filmów przez całe zajęcia, no to. Widzę, że oni mają do tego też zupełnie inne podejście, tak? że jakby pracujemy, że staramy się, żeby ta nasza praca była zawsze efektywna, um, dlatego tutaj proponowałabym Wam podejść do filmu jako do fajnego narzędzia, Waszych działań, z którego możecie bardzo dużo wyciągnąć, z którego możecie bardzo dużo wyssać, tak naprawdę, i informacji, i kontekstu, i języka, i, i gdzieś tam mega fajnych ćwiczeń. I nie traktować tego tylko i wyłącznie jako siedzimy, oglądamy przez 60 minut, wychodzicie i to jest na przykład wasza ostatnia lekcja. To chyba jest coś najgorszego jeszcze, co można zrobić, według mnie, czyli ostatnie zajęcia w roku szkolnym, kiedy tak naprawdę. Macie możliwość do porozmawiania o, o, o całym roku, co Wam się udało, pogłębieniu gdzieś tam więzi i relacji. To tak naprawdę oddejdzie tą godzinę projekcji filmowej, która nie wnosi nic do, do tego, jak będziecie budowali kolejny rok z Waszymi uczniami i jak gdzieś tam mocno ich wesprzecie na ten koniec. Więc na pewno rozważyłabym, żeby te zajęcia filmowe, jeżeli takowe byście chcieli poprowadzić, odbyły się już gdzieś tam na przykład po majówce czy, czy gdzieś tam na początku czerwca najpóźniej. Zacznijmy sobie od tego, od, od tego całego oglądania, od trzech pytań na start, takich ode mnie, takiego, takiego wsparcia i feedbacku. Pierwsze pytanie, jakie możecie sobie postawić, to które bajki wybrać? I tutaj powiedziałabym, że bardzo, bardzo jest to różne dlatego, że możecie oglądać, nie wiem, jakieś bajki, które się znajdują na Netflixie, możecie pójść do wypożyczalni, na przykład jakiejś lokalnej i wypożyczyć sobie jakieś, jakieś filmy dla Waszych uczniów. Możecie też z nimi omówić, co oni tak naprawdę teraz słuchają, co lubią, czego dawno nie widzieli. Oczywiście ja bym nie dawała im też bardzo mocno dużego wyboru, bo w momencie, kiedy macie, nie wiem, ja mam akurat szóstkę, w, w, szóstkę osób w grupie i tam zawsze jest problem, słuchajcie, jeżeli ja im daję, nie daję im na przykład żadnego wyboru, to każdy z nich chce oglądać coś innego, i w tym momencie no, nie jesteście w stanie, jakby zadowolić każdego. Więc bardzo dobrym rozwiązaniem jest też to, żebyście wy po tych, na przykład, moich dzisiejszych e, treściach, które dla Was przygotowałam, wybrali sobie, na przykład, dwie pozycje filmowe, z których wyciągniecie najwięcej e, warsztatowo i aktywnie dla swoich uczniów, i po prostu zaproponowali im dwa tytuły. E, jeżeli oni nawet nie będą tych tytułów znać, no to możecie się jeszcze pokusić o zmodyfikowanie tego dlatego że jeżeli jesteście na początku drogi albo macie bardzo małe dzieci to warto żeby one jednak widziały te projekcje w języku polskim wcześniej a dopiero z wami w języku angielskim. No ale tutaj jakby możemy to bardzo bardzo mocno poszerzyć. Ja sama jestem gdzieś ogromną fanką bajek, oglądam co niedzielę teraz obecnie. Jakieś bajeczki leczą, lecą w telewizji. No i oczywiście katuję Harry'ego Pottera, który znowu leciał od początku, od kamienia filozoficznego, i ja też się nie mogłam powstrzymać. Natomiast ja sobie właśnie oglądam też po to, żeby wiedzieć później, co mogę z tych filmów tak naprawdę wyciągnąć dla moich uczniów, bo też nie wyobrażam sobie, słuchajcie, że ja idę na projekcję filmową, idę na film, chcę z tego filmu dużo wycisnąć i ja tak naprawdę nie wiem, skąd się będzie działo. Tutaj faktycznie to od Was też wymaga trochę, trochę przy, przyłożenia się, trochę sprawdzenia. Sobie różnych rzeczy, no ale wiadomo, że są streszczenia, jest internet, pewne kwestie możecie sobie doczytać, natomiast ja gdzieś tam bardzo mocno perfekcyjnie do tego podchodząc, wolę wszystko sama obejrzeć, wszystko sama sprawdzić, szczególnie jak oglądam coś z nastolatkami, bo tam faktycznie my sobie gdzieś wybieramy bardzo mocno partnersko filmy czy, czy jakiś tam, nie wiem, pierwszy odcinek serialu i ja chcę sprawdzić, czy tam nie ma wiecie, jakichś nieodpowiednich scen, na które mogłabym się naciąć w trakcie, czy nie ma jakiegoś bardzo wulgarnego języka, wiadomo, że tam się z, mogą zdarzyć czasem jakieś przekleństwa i jakby tego nie unikniemy, oni też tego słuchają, natomiast no, ja bym nie chciała, żeby nie wiem, jakaś scena erotyczna na przykład wkradła mi się na zajęcia i ja siedzę właśnie z 14-15-latkami i jest uba w popachy i potem pamiętają tylko to na tych zajęciach, dlatego tutaj na pewno wasz research plus znajomość waszych dzieci i tego, co lubią i na pewno ten film bardzo fajny na tych zajęciach będzie z wami pracował. Kolejne pytanie, jakie możemy mieć, to jest w jakim języku wyświetlać napisy do bajek? I powiem wam szczerze, że ja... Od samego początku uważam, że należy puszczać um, wszystko w, tylko i wyłącznie po angielsku. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy nawet kusicie się o polskie napisy, to zobaczcie, jak działa też wasz mózg. Nie wiem, nie wiem czy wy tak macie, ale jak ja na przykład idę do kina i w tym kinie są polskie napisy. To mimo tego, że znam angielski, to tak mocno te napisy gdzieś tam na mnie oddziaływują, że po kilkunastu minutach, na przykład, takiego koncentru, takiego ciągle, że wiecie, ja myślę, że dobra, Paulina, no słuchaj po angielsku, jakby nie musisz czytać tych napisów, to i tak mój wzrok tam leci. I w tym momencie ja się skupiam na polskich napisach, które tak naprawdę umiem nic nowego to do mojego życia nie wnosi, a gdzieś tam pomijany jest ten angielski. I tak samo też podchodzę do moich uczniów, a wybieramy takie, takie pozycje. Które będą dla nich w porządku, które dźwigną, z którymi dadzą sobie radę i po prostu. To wszystko później ewaluuje, robimy sobie coraz trudniejsze i coraz trudniejsze em, projekcje. Dlatego ja stawiam na angielski, angielski, em, oczywiście z aktywnym słuchaniem, z aktywnym zatrzymywaniem bajki e, czy, czy jakiegoś filmu, tak aby sprawdzić, czy moi uczniowie wszystko rozumieją. Czasami, w momencie, kiedy pojawia się jakiś ciekawy zwrot, czy, e, czy jakiś, nie wiem, slangowy żart, czy, e, czy coś, co warto, żeby moi uczniowie wiedzieli. No też pauzujemy sobie i na przykład krótko e, o tym rozmawiamy. Rozmawiamy. Kolejne pytanie, jakie możecie mieć, to jest: czy oglądanie bajek przez całe zajęcia ma sens? I powiem Wam szczerze, że według mnie nie ma. To nie jest tak, że ja nigdy tych zajęć, na przykład całych z bajką, nie poprowadziłam, bo poprowadziłam kilka razy. Też w Sherlocku, ja pracuję w szkole językowej. W Sherlocku. Też mieliśmy takie zajęcia filmowe Movie Saturdays i tam faktycznie oglądaliśmy całe projekcje. I to, czego ja się napatrzyłam, to jest mniej więcej taki widok, że moi uczniowie przez 20-30 minut pierwszych są skoncentrowani na filmie. Czyli powiedzmy, tam jeszcze wszystko oglądają, patrzą, są skupieni, jedzą sobie ten popcorn, powiedzmy, które tam im w trakcie tych filmów robimy. Natomiast po tych 20-30 minutach, to ja mam wrażenie, że oni bywali by taki towarzyski spęd. I uważam też, że. Ich skupienie uwagi już tutaj nie działa, i tak naprawdę powinniśmy te filmy na sam początek przygotowywać na właśnie 20-30 minut, wybierając różnego rodzaju ciekawe sceny czy ciekawe fragmenty filmu, na których moglibyście spudować potem kolejne pomysły do aktywności. I oczywiście te pomysły Wam za niedługo pokażę. Jeżeli chodzi o. Puszczanie filmów, czy, czy jakiś tam bajek nastolatkom, to tutaj faktycznie jest różnie. One są bardziej w stanie się skupić. W momencie, kiedy ja, na przykład, nie wiem, oglądałam pierwszy, pierwszy odcinek pierwszego sezonu lupę z młodzieżą, no to faktycznie oni byli tak zaciekawieni, że nawet nie śmiałabym z nimi do tego końca odcinka nie dojść. Naprawdę, my zrobiliśmy sobie dwie lekcje, czy półtorej lekcji, jakoś tak to było, gdzie faktycznie obejrzeliśmy cały serial, cały ten pierwszy, pierwszy odcinek, a następnie robiliśmy sobie do niego fajną dobudówkę ćwiczeniową. Natomiast z dzieciakami nie wyobrażam sobie tego. One naprawdę są rozjechane, rozpłaszczone, tutaj już rozkładają się, wiecie, noga na nogę, tutaj już może koleżanka ma fajną bluzkę, a tutaj co robisz, a kiedy do mnie przyjedziesz, a proszę pani, czy mogę iść do łazienki, a czy pani wie, że ja jadę w sobotę do babci i zaczynają się takie różne rzeczy. I w momencie, kiedy oni już są rozproszeni, i nie słuchają tego języka angielskiego, czyli nie mają tej koncentracji na, na 100%, no to już dla mnie to nie do końca działa tak, jak powinno. No to w takim razie, jak się za to zabrać? Co powinniśmy zrobić, aby praca z tymi bajkami tak naprawdę była ciekawa i adekwatna dla, dla uczniów? I ja bym proponowała Wam zacząć od morału i znaczenia jakikolwiek bajki. Nie tylko w przykładach Walta Disneya mamy różnego rodzaju morały w bajkach i to, co możemy z nich wycisnąć. Ja przeglądając sobie różnego rodzaju utwory, zaczynam po prostu od tego. Sprawdzam, jaki powiedzmy społeczny problem, czy, czy jaką zagrożenie, Gwostkę. Chciałabym z uczniami poruszyć i analizuję sobie, która bajka mogłaby mi to na przykład ułatwić. I też. Tutaj tak naprawdę sprawdzi się wszystko, czy te bardzo, bardzo takie stare baśnie, które mieliśmy, czy, czy bajki, czy właśnie teraz te, co, te ekranizacje, które mamy e, obecnie. On, każda z nich ma coś w sobie, co możemy przekuć tak naprawdę na relacyjność, kontakt i, i dyskusję z naszymi uczniami. Ja przygotowałam dla Was kilka jakichś takich przykładów. To jest w ogóle e, jedna z moich e, top trzy e, bajek, które, e, które oglądałam. Jest to Wariana Skarb Oceanu i uwielbiam ją oglądać tak samo jak Harry'ego Pottera. <grywa> to tak <grywa> trochę prywaty. Tutaj faktycznie. Um... Czy Wajana, czy Maui są takimi postaciami, które naprawdę bardzo mocno obrazują inność i, i to, że ta inność jest, jest dobra, że ta inność jest fajna, że ta inność jest w porządku, że tak naprawdę, jeżeli czegoś mocno chcemy, to powinniśmy do tego dążyć, że zawsze właśnie ta Wajana chciała podążać ze swoim ja i to, co jej w duszy grało, chciała płynąć, chciała wypłynąć w ocean. I tak naprawdę, zobaczcie, że w momencie, kiedy ja znam takie znaczenie tej bajki, czy znam jej morał, to ja jestem w stanie już dobudować, co będzie się działo na kolejnych etapach mojej lekcji. Co chciałabym z moimi uczniami przeanalizować, jak chciałabym się z nimi bawić, grać, czy uczyć ich, aby oni doszli do takiego wniosku, właśnie, że podążanie ze swoim miejscem ja w porządku, albo że inność jest, jest ok. Um, tak samo na przykład, nie wiem, możemy wziąć na warsztat Pinokia. No i tutaj w tym Pinokio mamy bardzo duże też, dużo znaczeń, że, nie wiem, kłamstwo nie popłaca, czy tam kłamstwo ma krótkie nogi, starszym osobom należy się jakiś szacunek, że miłość jakby do drugiego człowieka czyni cuda, że potrafi pokonywać różnego rodzaju przeszkody, czy że w życiu warto... Um, działać w zgodzie ze sobą, ale też godnie i uczciwie postępować. Zobaczcie, że każdy z tych przekazów, które Wam teraz pokazuję, jest naprawdę ogromnie ważny w rozwoju dziecka i warto z nimi też um, takie tematy jak najbardziej przemycać. Ja skaczę, to jest że nie wiem, tam Wajana to jest który rok, pewnie jakoś, jakoś bardzo blisko, słuchajcie, bo to, e, nie wiem, czy ja znajdę to teraz, ale tak, Wajana 2016, tak, na przykład Pinokio e, 1940, także ja sobie skaczę między różnymi, e, różnymi tak naprawdę rocznikami, pokazuję dzieciakom różnego rodzaju filmy, e, na przykład oglądamy sobie tego Pinokia, na przykład w takiej starszej, starszej wersji, nie w tej nowszej, która była, czasami oglądamy to w postaci animowanej, czasami oglądamy postaci, pod postacią takiego zwykłego, zwykłego filmu, także tak naprawdę tutaj się tym można bawić. Król Lew też ma w sobie bardzo dużo różnych, różnego rodzaju znaczeń, ja muszę przyznać, że tam chyba Natalka skomentowała, żeby chciała, żeby był tutaj wrzucony Król Lew do prezentacji i tylko dlatego to zrobiłam, bo ja do tej bajki nie pawam jakimś entuzjazmem, powiem Wam szczerze, że jakoś, nie wiem, od dzieciństwa nie jestem do niej przekonana, nie podoba mi się po prostu, ja bardzo kocham bajki z fajnymi piosenkami. No i wajane piosenki mogłabym śpiewać, tak? Po prostu błyszczeć, drobnostka, jakby wszystkie trzy kroki stąd, czy coś takiego, no, jakby wszystko, 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 co mi YouTube podrzuca, mogę śpiewać. Natomiast jeżeli chodzi o Króla Lwa, no to już mam trochę większe opory. Natomiast nie mówię, że ta bajka nie jest do wykorzystania, bo jest oczywiście. Pokazuje wartości. Wartości więzów, relacji między rodziną. Mówi bardzo dużo o przyjaźni i miłości, że każdy ma prawo do tego, żeby się pogubić i gdzieś tam zawrócić na odpowiednią drogę. Także tutaj macie duże pole do popisu. Jeszcze przygotowałam dla Was przykłady ze Zwierzogrodu. To też jest taka dosyć, dosyć nowa, nowa bajka, bo to jest 2016 rok. I tutaj mamy. Bardzo dużo też takich ciekawych znaczeń i takich może płynących trochę z prądem, z tymi czasami, do których gdzieś tam jakiś czas temu weszliśmy. Czyli nie wiem, jaka jest siła stereotypów, jak możemy walczyć z uprzedzeniami, jak, jak bardzo krzywdzące jest ocenianie innych ze względu na rasę czy też pochodzenie. Czyli tutaj mamy naprawdę rzeczy, które. Śmiało pokusiłabym się o, o, o rozmowę nawet ze starszymi, starszymi uczniami. Cześć Marta, witam cię serdecznie, będziesz musiała sobie trochę, trochę nadrobić, pewnie, tego co, co, co było wcześniej. Także słuchajcie, naprawdę, jeżeli podoba Wam się jakaś bajka i chcecie ją na tych zajęciach poprowadzić, bo uważacie, że świetnie by się nadała, to spiszcie sobie właśnie jej morał, jej znaczenie, to, co ona może dać Waszym uczniom, żebyśmy zawsze mieli jakiś określony cel i taki walor dodany do naszych zajęć. Następna rzecz, którą powinniśmy zrobić. Następna rzecz, którą powinniśmy zrobić, to jest zaplanować czas pracy z bajką. Tak jak Wam powiedziałam, tak naprawdę, bajka powinna, powiedzmy, trwać 20-30 minut. Powinny być tutaj ciekawsze fragmenty. Mogłoby być to zlecone na przykład do, 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 do stworzenia w domu, gdzieś tam, obejrzenia sobie kawałka w domu. Natomiast to też nie powinno być tak, że wasze, wasze zajęcia to jest tylko oglądanie filmu. Tak? E, powinniście sobie zaplanować to jako na przykład cykl zajęć. Czyli, jeżeli macie zajęcia, nie wiem, 45-minutowe czy 60-75, to część robicie. Z filmem, część robicie z kartami pracy, część robicie z, różnymi, z różnym rodzajem aktywności i można to zrobić różnie. Wiecie, że jak się tworzy różnego rodzaju lekcje z wykorzystaniem wideo, to bardzo fajnie jest zacząć od czegoś, co się nazywa pre-watching, tak, czyli wybieramy sobie jakieś ćwiczenie, które będzie zagajało temat naszej bajki, będzie wprowadzało do tej bajki, będzie jakąś dyskusją otwierającą, będzie jakimś nie wiem, przetestowaniem słownictwa, czy powiedzmy przyniesieniem gadżetów, które mogą wskazywać na tą bajkę, potem jest oglądanie i w trakcie tego oglądania też Wasi uczniowie powinni na coś zwracać uwagę, Albo wy im, i potem powinno być coś, co będzie post-watchingiem. I tutaj ja zazwyczaj polecam, żeby planować sobie to na dwie lekcje, właśnie półtorej zajęć i właśnie rozważyć, jak to, jak to robicie. Czyli tak naprawdę nie możecie iść na zajęcia z nieprzygotowani i takie dobra, co będzie, to będzie. Będą chcieli oglądać to będziemy oglądać. Nie będą chcieli oglądać to im wyłączymy i zajmiemy się z powrotem książką. No, bo w takim razie, no to po co robiliście te 20-30 minut? No, na pewno jakby osłuchują się z językiem, natomiast super, gdyby coś z tego wyciągnęli i złapali bakcyla do częstszego oglądania. Co jeszcze? To jest na pewno zorganizowanie filmowej przestrzeni, słuchajcie. To jest trochę tak, jakbyście mieli kącik czytelniczy. Um, na pewno nie jedna osoba z Was widziała takie kąciki, czy to na Pinterestie, czy może u siebie, gdzieś w szkołach, w placówkach, w przedszkolach, że w momencie, kiedy Wasi uczniowie wiedzą, że tak naprawdę ta przestrzeń się trochę zmienia, że w momencie, kiedy my idziemy do jakiegoś tam rogu, siadamy sobie na poduszkach, siadamy sobie w kole, pancia siedzi z nami na dywanie, gdzieś tam w miarę w centrum, to oznacza, że będziemy czytać. I tak samo zróbcie sobie z przestrzenią filmową. Pamiętam, że kiedyś, właśnie jak ja chodziłam jeszcze do szkoły językowej, tam właśnie filmy były traktowane na zasadzie: dobra, nie chcę mi się dzisiaj z Wami pracować, to puszczę Wam film taki, jak mi się podoba. No i oczywiście siedzieliśmy na twardych krzesełkach, przy biurkach, w pozycjach dosyć niekomfortowych, niewygodnych. Nie mieliśmy do tego żadnego, nie wiem, picia czy, 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 czy czegoś w tym stylu. No i gapiliśmy się w ekran, który był w centrum przez powiedzmy 90 minut. tak? Ja oczywiście. Kiedyś jako uczennica byłam bardzo zadowolona z, z tej formy, że wiecie, oglądam film. Wow, super. Niemniej jednak, no jakby z czasem widzę, że to była jakaś porażka totalna. Um, więc fajnie jest zaopiekować pewnego rodzaju przestrzeń. I to może być naprawdę takie totalne minimum, w zależności od tego, jakie macie możliwości. Ja tutaj napisałam, że nie wiem, chociażby, dobra, dajmy na to, że ja mam wykładzinę i ja mogę te wszystkie dzieci posadzić sobie na dywanie. Ja mogę dołożyć tam koce, mogę tam dołożyć poduszki, może być, wiecie, tak kameralnie, trochę jak w domu na jakimś pyjama party. Natomiast jeżeli nie ma możliwości posadzenia ich na ziemi, to chociażby, nie wiem, zwrócenie krzesełek, wiecie, w stronę ekranu i postawienie ich tak bardziej Filmowo, kinowo sprawi, że one już będą czuły się trochę w innej e, sytuacji. Oczywiście możecie pokusić się o jakieś przygaszone światło, czy zostawienie trochę jakby zgaszonego światła, na pewno o jakiś fajny projektor, ekran, tylko że. Z dobrą jakością filmu, słuchajcie. Nie wyobrażam sobie, żeby dzieciaki miały Wam siedzieć 20-30 minut, czy, czy nie wiem, czasami całe zajęcia, tak? I oglądały film, który, nie wiem, jest w 360 albo, nie wiem, który jest na projektorze, przez, który jakby słabo, słabo oddaje, co się dzieje na, na ekranie. No bo one też muszą czytać te napisy, one muszą mieć jakiś komfort, więc nie wiem, praca na tablicach interaktywnych, czy chociażby pójście. Do sali, która ma telewizor, na pewno spowoduje, że to oglądanie będzie dużo, dużo bardziej jakościowe. No i oczywiście, jeżeli czujecie, że, że ta przestrzeń filmowa jest w porządku z popcornem, to ja bym takowe przygotowała i dałabym też trochę wody. I oczywiście dałabym te materiały i jakby obudowała to na zasadzie, że witam Was bardzo serdecznie w sali kinowej. Możecie też przed takim rozpoczęciem właśnie projekcji rozpocząć od tych takich. Nawet reklam to może być dosyć śmieszne, słuchajcie, jak nie wiem, odpalicie na YouTube jakieś reklamy i powiecie, że już dobra, zaczynacie i tam polecą ze dwie, trzy angielskie reklamy, a potem poleci ten tekst taki od was, że wy mówicie gdzieś tam, podkładacie głos, że zabrania się nagrywania, że to są jakby prawa autorskie, bla, 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 no i zobaczcie i to już daje totalnie jakby zanurzenie się w tym, że my jesteśmy w kinie i będziemy oglądać. Natomiast już jakby po tym zaopiekowaniu wszystkiego, teraz musimy obudować tą bajkę różnorodnymi ćwiczeniami i tak naprawdę ja wam tutaj wymieniłam coś, co wydaje mi się, że jest oczywiste, ale czasami można o tym zapominać i to są takie naprawdę sprawdzone rozwiązania. Pierwsze, że to jest aktywne słuchanie, które możemy zrobić w różnoraki sposób. Na zasadzie nie wiem, chociażby już w takiej po najprostszej linii oporu, to może być pauza w trakcie oglądania. Czyli powiedzmy, oglądacie sobie z uczniami tę bajeczkę i w trakcie zatrzymujecie i zadajecie inteligentne pytanie. Na przykład, co się przed chwilą wydarzyło, jak się rozkręca ta cała sytuacja, co myślicie, że będzie dalej? A jaki kolor miało to i to? Czyli coś, co pozwoli Wam sprawdzić, czy Wasi uczniowie tak naprawdę byli skoncentrowani na tym słuchaniu. Bo jeżeli Wy na zapytacie ich na koniec i oni nie, będzie, nie będą wiedzieli, nie, znali, nie będą znali odpowiedzi na różne pytania, to możecie wtedy pomyśleć sobie, że nie wiem, no, jakby zlekceważyli to i nie do końca byli uważni, zajmowali się innymi rzeczami, ale być może oni po prostu jeszcze nie rozumieli ją tego wszystkiego i może trzeba zadawać im troszeczkę prostsze rzeczy. Na pewno możecie pokusić się też o e, charakterystykę postaci i może jeszcze nadmienię, że możecie sobie balansować tymi wszystkimi pomysłami między tym, co ma być before, while i after watching. E, czyli jakby rozkmincie sobie, co chcecie na tych zajęciach osiągnąć. To jest tylko pierwsza, najważniejsza rzecz. Charakterystyka postaci może być właśnie po to, żeby rozszyfrować, jakie są bohaterowie, jakie wartości im przyświecają, jak się zachowują w filmie, albo możecie sobie, wiecie, opisywać, która jest najfajniejsza, w którą mogę się wcielić i później zrobić z tego, na przykład, mini przedstawienie. I to mogą być rzeczy, które możecie robić na zasadzie, wiecie, 5-10 minut. Mogą to być jakieś scenki dialogowe, różnego rodzaju aktywności, które sprawią, że wasi uczniowie zaczną mówić. Łyczek wody. Scenki dialogowe mogą się zaczynać na przykład od tego, że weźmiecie sobie kilka screenów z, z waszego fragmentu filmu, wydrukujecie je, dodacie do nich dymki i poproście uczniów, żeby napisali, co tam się dzieje. Jeżeli napiszą to, co faktycznie działo się w filmie, to w porządku, to może być, nie wiem, wersja A, a potem mogą przygotować wersję B, która będzie totalnie odjechana pod to, co co oni by tak naprawdę chcieli, żeby tam się wydarzyło. No i oczywiście zaczynacie to sobie przedstawiać, zaczynacie o tym rozmawiać. Też tak jak Wam już mówiłam wcześniej, piosenki z bajek są totalnie sztosowe. Oczywiście nie wszystkie. Ja też nie jestem w stanie na przykład piosenki z Pocahontas. Nie wiem, co to jest kolorowy wiatr, czy tam hula wiatr, czy coś takiego. No jakoś nie przekonuje mnie ta piosenka, słuchajcie. Jakoś, więc też fajnie jest, żebyście robili to, co wy też czujecie, no bo inaczej od razu na tych zajęciach będziecie reagować. W momencie, kiedy ja przygotowuję coś, nie wiem, ze Zwierzogrodu, z Wajany, czy z, czy z Meridy Walecznej, to w momencie, kiedy ja wchodzę z tym na zajęcia, tu ja jestem cała. Ja po prostu tym żyję, tętnie, wiecie, śpiewam, yy, poruszam się w sposób żywiołowy. No i to zupełnie inaczej, więc, taką piosenkę też możecie sobie w fajny sposób opracować. To jakby to nie jest ten moment, wiecie, kiedy żebym ja opisywała, jakie są różne zadania na piosenki, bo taki live też mój możecie sobie na stronce obejrzeć. Natomiast to może być zwykły gap feeling, to może być po prostu prześpiewanie sobie wspólnie tego, to może być zmienienie niektórych słów z piosenki i wstawienie innych, tak, żeby uczniowie rozszyfrowali, co tu jest nie tak. Także, tak naprawdę, no wasza wyobraźnia tutaj musi trochę zaszaleć, ewentualnie dobre kopanie w, w Google, bo on też jest pełen różnych, różnych fajnych materiałów. Oczywiście, też dobrze by było mieć jakąś kartę pracy na której będą nie wiem pytania do dyskusji, na której będą słowa kluczowe, na którym będzie nie wiem true/false, doesn't say, które można robić w trakcie oglądania. Tylko jeżeli w trakcie oglądania słuchajcie, chcecie żeby wasi uczniowie coś robili, no to a musicie im to wyjaśnić przed, b musicie na pewno sprawdzić, czy oni rozumieją tak to i c w trakcie musicie ich upominać trochę. No bo jak oni będą żyli tym. To w pewnym momencie zapomną o tym waszym worksycie, a super, żeby jednak się nieco na nim skupili. Oczywiście matching może być field gaps to jakby wszystko co co będzie kartą pracy, ale taką na szybko do wykonania w trakcie. Wszystkie jakieś takie kreatywne pisanie, czy słuchanie, czy robienie jakichś scenek dialogowych, czy roleplay, to wszystko się musi odbywać po. Przed coś bardzo krótkiego na zasadzie warm up discussion, w trakcie coś, co będzie łatwo zapisywalne, łatwo wykonywalne w trakcie oglądania, a dopiero polećcie z takimi bardziej angażującymi i kreatywnymi treściami. Roleplay to oczywiście jest też sztosik. Możecie sobie tutaj poszaleć trochę i pokusić się o na przykład takie ćwiczenia. Wyobraź sobie, że jesteś na przykład, nie wiem, wajaną i nie trafiasz na małego, tylko na przykład trafiasz na, na przykład jakiegoś innego potwora. Czy się z nim dogadasz? Albo odegraj scenkę, która będzie to obrazywała. Albo wejdź w postać nie wiem, po i nie wiem, idź, na, idź rozmawiać, rozmawiać z drzewem i wykonaj to przed nami. No jakby tutaj Wam wymyślam, ale tutaj faktycznie jeżeli znacie jakby mm, treść, no to jesteście w stanie się w to wczuć, tak? Nie wiem, rogaty, rancho, wyobraź sobie, że jesteś tam tym bykiem czy krową, tak? No chyba krową. I Postaraj się sprzedać, jakby, farmę drożej niż tak naprawdę jej wartość rynkowa. No tutaj możecie sobie zaszaleć i, i takie różne fajne, śmieszne rzeczy dzieciakom podrzucać. To może być też coś, wiecie, odjechanego na zasadzie. Nie wiem, udawaj, że jesteś tym, tą wiewiórką, z, Boże, poczekajcie, epoka lodowcowa, tak? Tam była wiewiórka, to była wiewiórka, nie wiem, ale ten, co tak ciągle nosił orzeszek. No to wyobraź sobie, że słoń. Jesteś słoniem, który nieś ten orzeszek w epoce lodowcowej. No jakby różne, przeróżne rzeczy tutaj możecie zrobić i z tego właśnie uczniowie powinni się trochę śmiać, powinni mieć z tego fan, powinni mieć z tego dużą frajdę i taki luz. To powinno rozluźnić w atmosferę w trakcie, w trakcie lekcji. Na pewno też. Ja bym poukrywała, albo bym przyniosła różnego rodzaju gadżety, albo na start, albo na after, które będą się z tym filmem jakoś tam wiązały. Tu mogą być jakieś rzeczy domowego użytku, takiego codziennego użytku, które gdzieś tam się w tym filmie pojawiły, i zaczynacie sobie o tych gadżetach z dzieciakami rozmawiać, że jakby co u mnie w sali się dzisiaj zmieniło. Ehm, tak? No, ten dzwonek tutaj nie stał. Aha, okej, okay, dobra. No to ten dzwonek tutaj nie stał. No to jak myślicie, dlaczego on dzisiaj tutaj stoi? No, bo go wzięła pani do bajki pewnie. Okej, okay, no to w takim razie, co symbolizuje ten, ten dzwonek? I zobaczcie, od razu sprawdzacie rozumienie tego, co działo się w trakcie bajki e, i tego, czy wasi uczniowie po prostu dobrze rozumieli cały kontekst tego, co tam się, co tam się wydarzyło. E, możecie wziąć sobie, nie wiem, jakąś odznakę policyjną, na zasadzie, nie wiem, z, z Wieży e, czy, czy nie wiem, możecie wziąć nawet kijek, czy coś tam, co będzie przypominało nas Spinokia. No, różne, różne rzeczy. Myślę, że możecie tutaj sobie na wymyślać, tak? Tych bajek też jest od groma, tak? No nie wiem, Piękna i Bestia też można tutaj zaszaleć, Przygody Kubusia Puchatka, 101 Dalmatyńczyków, tak naprawdę możecie przynieść jakąś maskotkę psa i też ją gdzieś postawić i sprawić, że wasi uczniowie pomyślą a co, to, co ta maskotka tutaj robi, tak? Nie wiem, czy wy też tak macie, ale u mnie uczniowie naprawdę widzą każdy drobny element, który zmienił się w sali więc to żeby ich czymś zaskoczyć gdzieś tam w różnych kątach to raczej trudne nie powinno być to co jeszcze możecie, możecie wykorzystywać to jest ta historia ma inny koniec czyli po prostu pobawić się w kreatywne pisanie czy w radosną twórczość i stworzenie czegoś co, co będzie miało inny morał, co będzie miało inne znaczenie czyli trochę zrobić taki twist w tym całym oglądaniu też ja bardzo lubię takie, takie zadanie: A co by było, gdyby? Gdzie tutaj jakby sama tworzę różnego rodzaju pytania do dyskusji, debat dla moich uczniów, tak? Na zasadzie, nie wiem, co by było, gdyby. No, musicie mi tutaj pomóc. Możecie wymyślić, wymyślić jakieś bajki. Co by było, gdyby w 101 Dalmatyńczykach nie było Krueli Demon, tak? Albo co by było, gdyby um, Alicja w krainie czarów um, jakby nie wpadła do dziury. Albo nie wiem, co by było, gdyby. I nie ma moc, nie mieli taką, taką i taką, i taką e, moc. Jakby totalnie zmieniając im te moce. Albo e, co by było, gdyby e, kopciuszek nie zgubił pantofelka, tylko zgubił na przykład, nie wiem, farmerskie buty. Tak jak potoczyłaby się ta historia. No Tak naprawdę możemy sobie tutaj pokusić się o różne, różne przykłady i pamiętajcie, że wszystko to, co dziwne, co trochę inne, co trochę zmieniające historię oryginalnych bajek, sprawi, że właśnie uczniowie naprawdę w to wejdą i zaczną być mega kreatywni w ogóle uczniowie to są dla mnie najbardziej kreatywne bestie i dusze, kiedykolwiek poznałam i naprawdę uwielbiam z nimi robić takie rzeczy, kiedy oni muszą coś wymyślać nawet dzisiaj to już może trochę wiecie, taka dygresja odnośnie bajek, ale też miałam dzisiaj na zajęciach sklep spożywczy i tak zastanawiałam się, czy wiecie, ustawić ten sklep, czy jakby nie ustawiać, czy może, bo trochę stracimy pewnie z kilka minut na zajęciach jakby czasu, no ale mówię dobra, nie ustawiam, w sensie daję moim, moim uczniom działać i dziewczyny się wczuły, właśnie to jest ten moment, kiedy oni się wczuwają, kiedy wy mówicie, stwórzcie sklep, stwórzcie Sherlockową Biedronkę i one tam wiecie, na tych półkach wszystko układają, tutaj budyń wylądował za szafką, tutaj się Coś tam przewróciło. Tutaj nie wiem, ketchup premium bez cukru, który przyniosłam, kosztuje 250 zł. To jest właśnie ten moment, kiedy wasi uczniowie będą chcieli mieć zajęcia A z wami, B dla was, C totalnie, wiecie, to wszystko wyleci i wystrzeli w kosmos. To, co jeszcze możecie zrobić, to jest streszczanie streszczenie fragmentów filmu czy bajki, i to możecie zrobić na zasadzie przeróżnej. To może być streszczanie. Fragmentów, które właśnie które uczniowie czytają, ale możecie też pokusić się o coś bardziej szałowego na zasadzie, że jedna grupa na przykład ma do posłuchania minutę samego audio, tak? druga grupa ma minutę posłuchania samego, samego obrazu i potem na przykład zgrywacie to. Co Ty usłyszałeś, a co ja usłyszałam? Tutaj też było, byłoby fajnie, gdyby oni może o tej bajce nie słyszeli, albo gdyby to była taka bajka, którą oglądali dawno. E, natomiast no wtedy streszczają sobie tak na zupełnie innych płaszczyznach, tak? Jedni, jedni streszczają to, co tylko wychwycili ze słuchu, a drudzy to, co wychwycili wzrokowo. I tak naprawdę tworzą coś wspólnie. E, więc tutaj też, też jakby przykład macie. Od razu na gotowo. Na pewno jeszcze z fajnym pomysłem jest wcielenie się w, w rolę, jakby tą, tej bajki, której my, którą my oglądaliśmy. Czyli dzień z życia, tak to nazwałam. Co mam na myśli? Wyobraźmy sobie, że. We wtorek oglądaliście część BAI, zrobiliście sobie do tego różnego rodzaju zadania, tak jak Wam mówię, że before, while i after watching, a na przykład umawiacie się, że na czwartkowych zajęciach to robicie sobie taki dzień, jakby bohaterów tej bajki i na przykład ja jestem tą osobą i muszę się w nią wcielić, zarówno wizualnie, powiedzmy, że muszę się jakoś tam trochę, chociaż podobnie ubrać, że zaczynam mówić jej głosem, że zaczynam, nie wiem, zachowywać się trochę jak ona, na przykład, nie wiem, cały czas tak krzyżować rączki, czy mówić, że ja nie będę tego robiła, zmieniam sobie intonację, w zależności od tego, wiecie, kim, kim tak naprawdę jesteście i prowadzicie zajęcia, neutralnie, jakby normalnie, na legalu prowadzicie jakby zajęcia, na przykład klasyczne, czy, czy możecie dalej pociągnąć temat tej bajki, natomiast wcielacie się w zupełnie inną, inną postać. To też wydaje mi się, że może być takie, takie dosyć ciekawe. Możecie, sobie, możecie teraz dopisać, może macie jakieś wy jeszcze pomysły na to, jak, jak można takie ćwiczenia wplatać? Co w ogóle myślicie o tym, jakie ja mam podejście do bajek, czy też tak macie właśnie, że uważacie, że oglądanie przez całą lekcję to jest trochę strata czasu? Bo nie ukrywam, że. Znaczy, nie to, że wahałam się, żeby wam to powiedzieć, ale wydaje mi się, że no tak jest, że bardzo często właśnie my do tego podchodzimy na zasadzie, dobra, niech sobie coś tam obejrzą, będą zadowoleni. To mi się wydaje, że oni właśnie nie są do końca zadowoleni, że to jest tak, że utarło się, zobaczcie, no nie wiem, na matematyce nie proszą o film, na historii nie proszą o film, na biologii nie proszą o film, a na angielskim proszą o film. E, więc... No to jest takie już utarte, że, że, wiecie, robimy sobie lekcję luźną, więc oglądamy film. Ja też mam takie, takie przekonanie, że, że fajnie jest uczniom pokazywać inne alternatywy. Czyli w momencie, kiedy wy faktycznie wejdziecie dosyć głęboko w tą bajkę i pokażecie im, że można ją wycisnąć, że można się przy niej świetnie bawić, że nawet przy obejrzeniu fragmentu możecie tak naprawdę bardzo dużo z, z, z tym utworem zrobić, to też zachęcicie ich do tego, żeby oni, nie wiem, dokończyli sobie to oglądanie w domu. Albo, żeby obejrzeć coś innego, też możecie sobie pokusić się o przygotowanie takiej pracy domowej, na przykład, która, która będzie dotyczyła filmu. Tutaj, jakby Sky is the limit, bardzo często to powtarzam, ale naprawdę uważam, że bardzo dużo narzędzi i bardzo dużo leży w, w naszych rękach. Dobra, czy jest jakiś moment na pytanka, może teraz, bo już jesteśmy, słuchajcie, jakby na, na finiszu? Tak jak Wam mówiłam, tak dzisiaj właśnie 40. 45 minut planuję, żeby to maksymalnie potrwało, Oto to jeszcze Marta pisała, że się cieszy, że taka tematyka poruszana uwielbiam Disneya, no ja też jestem ogromną fanką właśnie ja totalnie mówiłam na początku, ale właśnie chyba Ciebie Marta jeszcze nie było, że, że ja oglądam co niedzielę i jestem zafascynowana i że teraz właśnie katuję, może nie bajkę, ale film Harry'ego Pottera od początku, znowu lecę od Kamień Filozoficzny do, do Księży Półkrwi Genialne podejście, fragmenty jak najbardziej, wymienione ćwiczenia często wplatam w zajęcia. No właśnie o to chodzi, żeby też, też słuchajcie pokazywać dzieciakom, że bajka to nie musi być jakaś abstrakcja, że czasami nawet nasze takie klasyczne, regularne rozwiązania z zajęć mogą w bajce też posłużyć. Ja bardzo mocno stawiam na speaking na swoich zajęciach, więc też może to co Wam pokazuję jest takie mocno speakingowe, komunikacyjne, debatowe. Ale wydaje mi się, że właśnie, właśnie o to chodzi, żeby, żeby właśnie, Otwierać ich na coś, że po co są te materiały autentyczne? Czy to, nie wiem, właśnie filmy, czy bajki, czy to piosenki, czy to słuchajcie książki, czy to są, nie wiem, jakieś wiersze, czy to jest, nie wiem, praca z mapą. To jest wszystko to, co ma ich w jakiś sposób otworzyć na świat i pokazać im, że można, że można inaczej. I wyobrażam sobie, że to tylko może się jakby dziać przede wszystkim, kiedy wyznacie ich podejście do tematu, a oni wasze i gębowo się to wszystko, że tak powiem, odbywa. Dobra, jeżeli nie ma pytań, to oczywiście ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, że to jest 43. spotkanie, więc 42 nagrania są dostępne na mojej stronie internetowej angielskinagłowie.pl. I kiedy następne spotkanie? Tu jeszcze Marta przeży, nie sztuką jest się gdzieś tylko przy kartkach papieru. No dokładnie, jakby jestem bardzo, bardzo, bardzo daleka od tego. Kiedy następne spotkanie, słuchajcie, no myślałam, żeby to zrobić jakoś może po majówce. Um, 8 maja na pewno, na pewno nie mogę, ponieważ muszę poprowadzić Facebook Live dla właśnie Centrum Chłopców Sherlock. Więc myślałam, żeby tam kolejny termin, jakiś 15-22, możecie mi dawać znać, co jest dla Was bliższe, czy macie jakieś plany. Chętnie jestem w stanie się gdzieś tam dopasować. Ta 19.30 poniedziałek jest przede wszystkim dla Was. Oczywiście certyfikaty i, i różne jakieś zapytania, czy jeżeli macie jakieś komentarze, możecie kierować do mnie na maila tutaj macie adres mailowy hellomaupaangielski.pl bez polskich znaków, także śmiało piszcie, odzywajcie się do mnie, ja jestem chętna czasami na jakieś nawet wiecie, drobne pogaduszki, także, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj i życzę Wam miłego tygodnia i widzimy się już po majówce, mam nadzieję, że trochę bardziej wypoczęci i już tacy wiecie wchodzący w, w końcówkę roku szkolnego. Dzięki wielkie.